Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku oczywiście zagrajmy w Elden Ring na moim kanale. Zostałem przez chwilę tutaj sparaliżowany przez tę chodzącą łapę. Dlaczego jesteśmy w tym miejscu? Bo chciałem wam pokazać, że ciało, to chodzące łajnożercy, już zniknęło po prostu. No i właśnie odeszło po tym, jak uwolniliśmy je z tego więzienia. I teraz chciałbym po prostu przenieść się do twierdzy Okrągłego Stołu, żeby z tym łajnożercą porozmawiać, a następnie wrócimy do kanałów i będziemy dalej eksplorować te tereny. W ogóle tak dziwnie tutaj jest już w tym miejscu, dlatego że praktycznie żadnych NPC już tutaj nie mamy, nie? Nawet Fia odeszła przecież już mnóstwo odcinków temu. Ale możemy jeszcze porozmawiać tutaj ze staruchą i zobaczyć, co my możemy wytworzyć. Shaken by this turn of events, they are busy consulting the Crater Will. When they are finished, the Fingers will again offer their guidance. But thousands, if not tens of thousands, of moons must first pass. No matter for me, but you. How will you ever manage to wait? O kurczę, chcę spalić nieprzeniknione ciernie. Nie wiem, czy powinniśmy to mówić, szczerze mówiąc, ale spróbujmy najpierw to zobaczyć. Wyposażenie z czempionów, nie ma niczego nowego. Jest tutaj cały czas ekwipunek Głogu, Radana i Drenali. Natomiast możemy wziąć moc z wizerunku królewskiego przodka, nie. Króla Omenów i mamy tak, przeklęty miecz Morgota. Powoduje nagromadzenie krwawienia, co też czynił sam Morgoth. 36 punktów. Siła E, zręczność C. Z im jeszcze mistycyzm D. Zakrzywiona klinga o zmiennym odcieniu, używana przez Morgotha, króla Omenów. Wygląda na to, że przez lata izolacji i odosobnienia przeklęta krew Morgotha wypaczyła tę klingę. Unikalna umiejętność, cięcie krwi przeklętej. Przygotuj się i zaszarżuj, by wykonać ukośne cięcie w dół. Za krwawym śladem tej klingi podąża ognista eksplozja. Wielokrotne naciskanie umożliwia kolejne ataki. Królewska lalka Omenu. O kurczę, ale dziwna grafika. Lalka dziecka z królewskiej linii Złotego Drzewa, które urodziło się w wyniku klątwy. Zużywa punkty skupienia, by wypuścić upiory rzucające się na wrogów. Omenom wychowanym w rodzinach królewskich nie wycina się rogów, ale zamiast tego trzyma się je pod ziemią, bez niczyjej wiedzy, uwięzione na wieczność. Te pamiątkowe wcielenia są tworzone w tajemnicy. Powiem szczerze, że to mnie ciekawi, naprawdę chętnie bym to wytworzył, ale to chyba nie teraz, bo chciałbym najpierw się tam sobie pokopiować. Wiem, że nie muszę tego kopiować, żeby ten wizerunek móc później ponownie wykorzystać, ale nie chcę tego na razie robić. Wolę te dwie rzeczy naraz sobie sprawdzić, natomiast zastanawiające są te palce faktycznie. No dobra, powiedzmy o tym, że chcemy to spalić. Nie wiem, czy ona będzie zadowolona z takiej decyzji, ale zobaczmy. Heavens forbid. That is not the domain of mere men. The burning of the Erd Tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the Rune of Death too? The Rune of Death goes by two names. The other is Destined Death. The forbidden shadow plucked from the Golden Order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The Fingers would never permit it. Nor would the Greater Will. But here we are. The Fingers dormant, severing our link to the Greater Will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire beyond the ken of the Fingers. Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? O kurde, tego się nie spodziewałem. Finish the job. Take the course you deem most worthy. O kurczę, tego się naprawdę nie spodziewałem, że ona nas będzie do tego jeszcze zachęcała niejako. A jak palić ciernie, powiedz?
You must find kindling. Only the smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the Erdtree. But special kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the Erdtree, a sacrifice is needed. Of one who envisions the flame and can lead you to the rune of death. You must only Ale jeszcze będziemy musieli przecież naładować runę, którą mamy z Morgotha. No i runę możemy naładować sobie oczywiście w tej boskiej wieży, z której jeszcze nie korzystaliśmy. Nie wiem, czy dobrze rozumuję, że to będzie właśnie ta wieża. Można to sprawdzić w sumie. Natomiast jeszcze zobaczymy łajnożercę, który... O, oczywiście, że z drugiej strony. Może wypowiedzieć coś nowego? Nie, nie ma niczego nowego. Wzmocnić nie możemy na razie. Potrzebujemy ponurego kamienia kowalskiego starożytnego smoka. No to jest grubo, naprawdę grubo, żeby taki przedmiot zdobyć. Zapewne będzie trzeba jakiegoś właśnie starożytnego smoka upolować, jak zgaduję. A może Gideon by coś powiedział nowego, po tym jak dotarliśmy do Lindale. What is it? If you're heading to the Forge of the Flame of Ruin, in the snowy mountaintops of the Giants, you'll need to find the Grand Lift of Rold, beyond the Forbidden Region. Or go if you would. Take no heed of Cardinal Sin. The Two Fingers lost their purpose a long, long time ago. If your head, you'll need to go if you would. Kolejny, który nas zachęca do takiego czynu. No jest dość niepokojące. Find the Albinoric woman. She hides in a cave. She knows the location of the medallion's camp. Okay. Find the Al. She hides in a cave to the west of the last. She knows the look. Znaczy to już mamy załatwione. Myślę, że on powie o jakimś medalionie do tej Winderold czy coś. Być może będziemy potrzebowali też takowej. Możemy dać dzwonek jeszcze tobie. Więcej nie mamy dzwonków. O kurde. Nie ma już tutaj naszego łajnożercy. To wygląda bardzo, bardzo źle. Wkrótce zostaniesz splugawiony. Przyjdź do zewnętrznej fosy. O Boże, zobaczcie jak oni napisali wkrótce. Wkturcę. Ja nie wiem naprawdę, kto tłumaczył tę grę, ale zrobił to fatalnie. Takiej ilości literówek i takiej ilości po prostu jakichś dziwactw to ja nie widziałem od dawna w grach. I jestem przerażony, bo poprzednie Soulsy może nie miały zawsze najlepszych tłumaczeń, miały jakieś nieścisłości, brak konsekwencji, ale nie było tylu błędów. Generalnie naprawili w końcu literówkę też dotyczącą Wielkiej Windy Dectus wreszcie, bo przecież było Wileka Winda Dectus, nie? Zapisane. No dobra. Czego tu chcieć więcej? Sprawdzimy jeszcze boską wieżę w takim razie. Czy będę w stanie tutaj wejść? Nie rozumiem, że łajnożerca chce mi rzucić jakieś wyzwanie. Nie wiem tylko do końca, w jakim miejscu powinniśmy się udać teraz. Zamknięte na głucho wciąż, okej. Okay. Ale to jest mroczne miejsce. Ale patrzcie! Mamy tutaj możliwość rozmowy z Meliną. Kolejne niespodziewane spotkanie. Think not of the kindling. I shall see to that. All I ask of you is to make the journey to the snowy mountain tops of the giants, far above the clouds. I know I'm asking you to commit a cardinal sin, but it must be done to reach the path beyond. And that is the path I wish to travel. What is your mind? Okej, nie możemy już kontynuować tej rozmowy. Niestety. No dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi o quest łajnożercy, to podobno chodzi też o miejsce tutaj. Szubrawiec. To
Szubrawiec to nie był przypadkiem nasz przyjaciel od krewetek? Zobaczymy. Ponoć też mówiliście, że on jest też jakoś tam połączony z łajnożercą, więc może to nie byłoby takie głupie, żeby go odwiedzić. Ale właśnie tutaj mamy fosę. Oczywiście mogłoby to też być z drugiej strony. Totalnie. Jakoś tak tam zlokalizowane. Ale zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw, czy quest ten będzie jakoś bardzo rozbudowany jeszcze. Czy to raczej będzie już wszystko, co moglibyśmy tutaj zrobić. Ale dobra, zobaczymy się już na miejscu. Jesteśmy już. O łajnożercy. Faktycznie można zagadać. And now I've seen it here again. Never thought I would. What he does to those bodies. It was him. No question. That monster. He's lurking round here. A możemy kupić jeszcze sobie troszeczkę krewetek? Niestety dość rzadko z tego korzystam. No co jeszcze powiesz? Marika's tits. You must be hungry. Co to jest za tekst? O kurde. Marika's tits. Ja pierdzielę, dobra, w życiu czegoś takiego się w Soulsach nie spodziewałem. Nieźle. Czy gość jest fajny, można go lubić, naprawdę. No dobra, poszukamy teraz łajnożercy, który chce z nami się pojedynkować i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ma gdzieś tutaj być. Sam nam gość o tym powiedział, nasz przyjaciel. Szubrawiec. Słuchajcie, nie mogłem go nigdzie znaleźć. Przeładowałem lokację i patrzcie, co mamy u szubrawcy. Serves me right. Fitting bloody end. For a jumped up little shit with big ideas. Help me out. Would you, mate? I don't want to get cursed. Just let me die. I don't want to live like this. Not anymore. So, please. O kurde. Klątwa siewu. Dzwonek kulisty szubrawca. Żelazna kula. Łajnożercy to kula najazdu. Żelazna maska szubrawca jeszcze. Ja pierdzielę. Tu jesteś! I will kill you. And defile your corpse. Then the fox will truly be your own. Myślałem, że można to jakoś powstrzymać. Mam nadzieję, że nie zepsuję tego questa w jakiś sposób. Kurde, jeszcze krab nam wylazł. No oczywiście będzie on nastawiony przeciwko mnie. Oj. To bolało. Muszę tego kraba rozwalić. Jak nic. Co jest grane? Szał mnie ogarnął. A skończyły ci się butelki. Kurde! Co za chory quest! Miecz Milosa zdobyliśmy jeszcze. Łajnożerca nie żyje, słuchajcie. I mamy jeszcze jaja kraba. No dobra, ale... Co jest grane? Musimy zobaczyć te przedmioty, bo naprawdę mnóstwo tego zdobyłem. W tej sytuacji. Po pierwsze, żelazna kula, czyli żelazny manifer o kulistym kształcie. Ulubiona broń szubrawca, Bogarta Wielkiego. Tego oręża nie można lekceważyć, bo jego potężne ciosy z łatwością łamią kości. Umiejętność ryk samochwały, ogłoś swoją obecność chełpliwym rykiem, zwiększa siłę ataku, obronę i skuteczność regeneracji energii. Kurde, nieźle, to wszystko praktycznie nam się zwiększa. O Jezu, ale szybkie to. Ładowany atak. Konkretna
siła, myślę. Idzie za takim atakiem. Dobra, zobaczmy tak. Złowieszczy wielki miecz wykonany z kręgosłupa olbrzyma. Zadaje rany jak kąślawe ostrze piły, a po pokonaniu wroga częściowo przewraca punkty skupienia. Milos był niewymiarowy jak na olbrzyma. Postrzegano go jako skalanego i groteskowego. Umiejętność to wrzask Milosa. Rzucający wydaje się przerażający, przeklęty skowyt, który obniża negację obrażeń oraz odporność na statusy wrogów znajdujących się w pobliżu. Gdy jest aktywny, silne ataki zmieniają się w serię ataków. Dodaje krwawienie 55 punktów, skalowanie z siłą D i zręczność D. Fajnie. To jest taki miecz. A to właśnie ładnie rzeczy z tego korzystał. O kurde, patrzcie na to! To są mocne ataki. Grubo. Można nieźle poszaleć. Są szybkie ataki. No i jeszcze w jednej ręce można by oczywiście z tego korzystać, ale to jest taki, no, klasyczny, większy miecz. Chociaż te ataki troszeczkę inaczej wyglądają. Tak czy inaczej, to nie jest jeszcze wciąż ostatnia rzecz, jaką tutaj zdobyliśmy. Mianowicie mamy też zakrwawioną maskę, to jeszcze wcześniej zdobyliśmy. Maska z ciasno owiniętych bandaży przesiągniętych krwią, nawet najupiorniejsza osłona wygląda lepiej niż skrywana pod nią ropiejąca twarz. To tam chyba jeszcze u właśnie łajnożercy zdobyliśmy. No, mamy też żelazną maskę szubrawca. Żelazna maska noszona przez skazanych więźniów, noszona przez szubrawca Bogarda Wielkiego. Bogard uważał, że maska czyniła go groźniejszym i pomagała mu zdobywać to, czego zapragnął. Jednak była też lustrem jego wewnętrznej pustki, jak się okazuje. Tutaj jest tylko ta od strażnika drzewa. Tutaj mamy zakrwione bandaże, które się przydadzą tym rękom. I jeszcze ostatnio nie sprawdzałem opisu z tego. Jest czarów karyjskiej rodziny królewskiej, przyzywa magiczny miecz i wykonuje szybkie, zamaszyste cięcie. Ten czar można stosować bez opóźnienia go po wykonaniu innej akcji. To bardzo skuteczna technika, nawet dla innych karyjskich mieczów. No i jeszcze jest niezmierna tarcza. To jest fundamentalnie zmienione do tego porządku, są dwa pojęcia. Podstawą fundamentalizmu z tego porządku są dwa pojęcia. Jednym z nich jest prawo regresji, do którego nawiązuje ta inkantacja. Sprawia, że tarcza trzymana w lewej ręce otrzymuje światło regresji, co zwiększa negację wszystkich rodzajów obrażeń niefizycznych oraz odporność na przypadłości. No dobra. I słuchajcie, tym oto sposobem kończy się nie tylko deszcz, ale niestety również i żywot naszego, jak się okazało, ostatecznie przyjaciela Bogarda Wielkiego. Mam nadzieję, że naprawdę nie skaszeniłem tutaj tego wątku z łajnożercą. No i jestem ciekaw, czy on na przykład byłby teraz w twierdzy Okrągłego Stołu, albo czy na przykład będzie w tym lochu ponownie, choć tam było jego ciało, także raczej bym się go tutaj spodziewał. Zobaczmy. I chyba jest. Jest, słuchajcie, łajnożerca, czyli niestety to zginęło jego ciało, ale ta jego duchowa forma pozostała tutaj. Pogadajmy, zobaczmy, co nam powie po tym wydarzeniu. Patrzcie, w jakiej plamie krwi w ogóle siedzi. There you are. You warded off my blessing. Despite the curse stirring within you. Błogosławieństwo. No one has succeeded in that before. How? I thought. Then it hit me that you are in fact me. And I am the Dung Eater. It is my flesh that must receive the blessing. Give me your blessing. Defile my flesh with the seedbed curse, again and again, until it is done, until a cursed ring coalesces that may one day defile order itself. Countless I have killed, and countless I have defiled, and soon the fruits will be born. Hundreds will be reborn cursed, and they'll bear thousands of cursed children. Who bear tens of thousands more. A few of those will be born just like me. And they'll kill and defile and bless in my stead. The rotten fools. My fate was the grandest, most brilliant of them all. Przeraża mnie trochę jego wizja, tak samo jak przeraża mnie to, że on ma słońce na samym środku klatki piersiowej, które mu się lekko porusza. To wiem. Give it your blessing. Defile my flesh with the seedbed curse.
until a curse ring coalesces that may one day defile order itself. My corporeal give it your blessing until a curse. No dobra, już się powtarza. Czyli mamy tak naprawdę tę klątwę siewu. No to co, wracamy w takim razie ponownie do stolicy, na to wychodzi, w której musimy teraz tego dokonać. Nie wiem, dlaczego my mamy mu w ogóle pomagać w jego naprawdę porąbanej wizji, ale zrobimy to, rzecz jasna. Chociaż wydaje mi się, że tego pożałujemy ostatecznie. To jest ciekawe, naprawdę, zadanie. I oj, nie to miejsce. Tu powinniśmy pójść do bocznej komnaty. Dobra, widzimy się już w jego celi. Mamy go. Jest i łajnożerca. Co się stało? Nic nie widzę. Wspomnieliście, że jeszcze jest jakaś klątwa siewu do zebrania w wulkanicznym dworze. Nie wiem, czy to już będzie wszystko, czy nie, żeby zakończyć jego quest. Przed tobą, Łajdak. Oj, to prawdy. Faktycznie na niego przydomek jest adekwatny. Tylko tego, cóż on takiego czyni, ale po prostu do jego osoby niesamowicie pasuje. Powiem tak, no... Jest to jedna z najbardziej mrocznych postaci na pewno w Elden Ringu, nie? Tak jakby sobie spojrzeć na to. W ogóle może użyję run bohatera, żeby dobić poziom, zanim ruszymy dalej. Szkoda by było tracić dużo runów. Zobaczmy, czy to już wystarczy. Powinno, tam 100 tysięcy jakoś lekko ponad potrzebuje na kolejny poziom. 110, o, to już takie nie lekko ponad. 110 tysięcy, to już naprawdę bardzo dużo run. Straszne jest to, jak to po prostu wzrosło, nie, jeżeli chodzi o cenę poziomu. Na początku gry strata na przykład 500 run, czy 1000, to było wydarzenie, a teraz? Teraz to nic nie znaczy. Dobra, tu już ostatnia wystarcza runa i... No dobra, może jeszcze dla pewności jeszcze jedną zużyję. Albo trzy nawet i będzie i tak okej. Dobra, wbijmy poziom i ruszamy. Myślę, że w takim razie witalność teraz mogę dać, skoro nie ma żadnego problemu z udźwigiem na mojej postaci. Mówiliście, że tam jeszcze troszkę, jak porozwijam witalność, to ma to sens, tam nawet do 60 poziomu, niektórzy wspominali, że skalowanie się opłaca. Dobra, tutaj mieliśmy to przejście do takiej jakby innej części, mam wrażenie, tej lokacji, a ta rura, która była do eksplorowania, to właśnie, albo była tu na dole, albo była tam na samym końcu. Zobaczmy tu na dole, bo tędy też się do łajnożercy generalnie szło. O Boże. Tu mieliśmy rurę z prawej strony. To wiem, bo przebiegałem tutaj do łajnożercy już. O, tu jest właśnie. To skakanie. No ciekawe co, jakbyśmy tam spadli, nie? Dobra, co my tu mamy? Tą dziura, kolejna. Tu byliśmy akurat. Tu jest jeszcze jakieś zejście. Naprawdę porąbane miejsce, żeby je zrobić na 100%. Mam nadzieję, że troszkę będzie bardziej urozmaicone niż tylko taka, wiecie, rura w kanale. O, tu nas nie było. I to z dwóch stron wygląda źle. Się poczułem trochę jak w Liurni w tym momencie, nie ukrywam. Jezu, mam jakąś jaskinię.
Dobrze, zobaczymy, co tutaj takiego będzie. Może na drugą stronę dalibyśmy radę jakoś z jakiejś rury spaść, nie? Jak na były takie, wiecie, zjazdy mocne. O nie. W prowincji widać, ale serio się czuję jak w dziurni teraz. Nie zdziwię się, jak ta wielka bestia zaraz już tutaj wylezie. O, właśnie ta. Nie znoszę po prostu tego przeciwnika, serio. Jest to straszne. Dobra. Oj, 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 źle to wygląda. Ale może atak specjalnie zrobi robotę? No oczywiście, że nie, bo się schowa, kurde, pod ziemią. O kurde. To jedzie mnie zaraz. No nie wierzę w to! Jezus Maria! Jak ja nie znoszę tej bestii, nie? Dobra, wracamy tutaj, bo wydaje mi się, że to jest jakiś ślepy zaułek, więc fajnie byłoby to sobie dokończyć i wtedy dopiero cofnąć się tą rurą i sprawdzić inne ścieżki. Także widzimy się na miejscu. O nie! Ej! Nie przeskoczyłem tej akurat drugiej rury, tej dziury i wpadliśmy do tego samego miejsca, także spoko. Czyli może moja teoria, że mielibyśmy jakieś takie drugie zejście do tych wyjątkowych skarbów, które tam się znajdują, nie jest wcale jakaś głupia. Zespamuję to. To świństwo. Proszę bardzo. Tym razem skutecznie. Cholera, ale nie oczyścimy się ogniem. Zresztą mi prawie w ogóle życie nie zabiera. Kamień Kowalski, 7 poziom, dobra. Mogę mieć tę truciznę na sobie, tu dosłownie nic się nie dzieje, nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Dziwne to jest trochę. Ale rozejrzyjmy się, czy to jest na pewno ślepy zaułek? Być może to są tylko jakieś takie, wiecie, pozory, nie? A pozory lubią mylić i nie można na tej podstawie wniosków wysnuwać. Przed tobą miłość. No nie do końca. Mam nadzieję, że to nie był NPC jakiś. Chyba nie. Wow, wow, dziadu wredny. Gin. Dobra, zginął. Przed tobą potężny wróg. No nie, no nie jest to potężny wróg. To jest nasze wejście w sumie. Ha, chyba że chodziło o tę bestię, którą zabiłem. No to tak, to się zgadzam. To jest potężny wróg. Jak widać, potrafi zabić. Również i tu. No tak, nie wybijam się tych ślimaków, bo to tam do końca też nie ma za bardzo sensu, myślę. To jest chyba miejsce, które doprowadziło mnie do tej właśnie jaskini, tak mi się wydaje. Ja pierdzielę, żeby to zrobić na 100%, to jest niemożliwe, powiem wam. Dlaczego to zawsze musi być nie udało się? O, ty też chociaż... Wow, ty siaka, ładnie. Ej, jesteśmy z drugiej strony chyba. Tak! Fantastycznie. Dobra, żebym teraz nie zginął, bo nigdy już tutaj nie trafię z powrotem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale udało się. Podnieśmy najpierw skarb. Łuk kamiennego miecza. No dobra, bez szału. I tak, udało się dokładnie z drugiej strony to obczaić. Tam nie było żadnego skarbu, to była wiadomość, która tak się świeciła. No dobra, czyli kolejna odnoga. Jakaś tajemnicza została zrobiona. Tylko tak, nie możemy stąd wyjść w ten sposób. To jest ciekawe. No to jak ja mam stąd wyjść? Zbliża się mag. Eliminowanie pojedyncze, spróbuj tego. Mężenie celu, może spróbuj tego. Ej, no kurde, to jak ja mam stąd wyleźć? Tu nie ma żadnego wyjścia? No nie mówcie, że teleportacja pozostaje, bo to byłoby głupie wyjątkowo. Ach, mamy. Mamy przejść i kurczę, aby to nie była kontynuacja, tylko żeby to był jakiś powrót do miejsca, w którym już byliśmy. To byłoby dobrze. Naprawdę dobrze. Zobaczymy, czy tu się nie kryje jakiś skarb może. Czemu ja mam powolne role? Aha, duży ciężar mam nagle. A ja wiem dlaczego, bo run nie jest aktywny. Run Godrika. No, możemy na ekwipunek Lionela nawet się przyłączyć. Chociaż... Dobra, tragicznie to wygląda w tym połączeniu. Czyli jednak trochę tej wytrzymałości jeszcze by się przydało. Tyle, ile ten run Godrika mi podbija, no. I to już byłoby wystarczające. To się... A, to wróciliśmy chyba do tego przejścia. Dobra, to ja to widziałem ostatnio. Nawet przed chwilą w tym odcinku jeszcze tutaj byliśmy, ale się upewnię. Tu jest jakiś ślimak.
Może nie widziałem tego? Może mi się wydaje? Może to wygląda po prostu tak samo? Ha. Teraz nie wiem. Tą dziura. Przyjrzyj się uważnie, nie stoi na twojej drodze. Prawdopodobnie pulchna osoba, zbliża się punkt kontrolny. Ślepy zaułek. No to pamiętam. Już się przestraszyłem nawet. Ale zaraz, skoro to jest ślepy zaułek, to może warto go sprawdzić, co? Co to jest? Chcę do domu, też bym chciał. O, to jest ciekawe. Nagrobny fiołek. A nie, to jest miejsce, w którym byliśmy, z tym, że faktycznie tego jednego skarbu nie podniosłem, na to wychodzi. Dobrze mówię? Dobrze mówię. No dobra. Czyli to nie ma sensu. To przejście. Czyli musimy pójść na wprost teraz. Najgorsze jest, że jeżeli coś przegapię, to będziecie mieli ogromny problem, żeby mi wytłumaczyć, jak tam dojść, nie? W takim miejscu. Chyba trzeba by było wskazać po prostu moment w filmie. Nie wiem, 21 minuta 05, idź tam w lewo, tam nie byłeś, nie? Coś takiego, ewentualnie. Ale serio, bardzo proszę, żebyście dali znać, jeżeli to byłoby coś naprawdę bardzo, bardzo istotnego, żeby tam pójść, bo coś fajnego by tam było, jakaś większa część lokacji. O kurde, to jest to miejsce. No to jest pulchna osoba, no dobra, no i tu byliśmy. I co, to jest wszystko w takim razie w tym miejscu? To nie chce mi się wierzyć, ale może? No dobra. No to to już... Może mielibyśmy z głowy w takim razie. Tak sobie doeksplorowaliśmy, powiedzmy, ten... O, do widzenia. Ten obszar. No i moglibyśmy poeksplorować teraz to miejsce. Gdzie słychać skarabeusza. Tam jest opcja zaskoczenia jeszcze, zobaczcie. Z drugiej strony. Ha! Dzień dobry! Ponury Kamil Kowalski. Możliwe, że błąd popełniłem, bo nie będę teraz w stanie tamtej góry sprawdzić. Chociaż, po pierwsze, musi być jakaś droga powrotna, tak sądzę. A po drugie, wystarczy, że się do punktu łaski przeniosę. Przed tą skarabeusz. O, to prawda. Sznurek, czyli można było tam wejść normalnie, jak człowiek, a nie trzeba było skakać. Okej. Okay. Widzę, że jesteście wytrzymali, podobnie jak te bestie, które były też w Kaelid. Ja teraz na plecy nie będę wchodził, z tego co widzę. Ciekawe. O Boże, kwiatek? Co tutaj robisz? Co ty tutaj wyczyniasz? Kolejny trujący kwiat. I w sumie czysto. Faktycznie coś tam jest. Uważaj na animisie wasz. Kurde, tam trzeba będzie zaraz pójść. Ale tu jest drabina do skupnięcia. Kto wie? Może to będzie skrót. Uważaj na stado. Oh shit. To nie wygląda dobrze. Nie, tu można zejść po prostu. Ha. Huh. Tam na lewo będzie główna ścieżka, czy tutaj? To jest pytanie teraz. O Boże, bazyliszki. Przerażony jestem tymi bazyliszkami. Serio. O, żeż ty kwiatku! Aby cię jakieś szkodniki zaraz zjadłem. Kurde, no, myślałem, że już go nie wytrącę z równowagi. Chciałem powiedzieć, kurde, no, on ci nie da go wytrącić, ale to się stało akurat, jak ponarzekałem. Klasyka. No i ładowany atak powinien zrobić robotę. Dokładnie.
Zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze. Zatruty kamień oraz proszek Mirandy i trujący kwiat. Dobrze. Co my tu mamy za wiadomości teraz? Uważaj na atak z wyskoku. Uważaj prawa, potem uważaj rozproszony. Oh, shit. Wow. Dobra. To było niebezpieczne i to bardzo, muszę przyznać. Patrzcie, ktoś zginął właśnie tutaj. Od klątwy. Prochy nomady nawet zdobyliśmy. Można zejść niżej, to ja bym chętnie zobaczył w takim razie, co mamy w tamtym jeszcze, tam na lewo, w tym kanale, który był wcześniej. O kurde, a ty tutaj przeżyłeś? Jak to się stało, że on w takim razie do mnie nie podszedł? Nie rozumiem tego, co tu się odpierdzieliło. Zobaczmy opis tych prochów jeszcze może zatem, skoro je podniosłem i pamiętam, że my je mamy. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy, żeby przyzywać ducha nomady. Członek plemienia, który został pogrzebany w ziemi, był więzień roznoszoną przez niego chorobę. Jego oczy mogą emitować straszliwy płomień szały, jednak posiada niewiele punktów życia i jest mało wytrzymały, nie zdoła wytrzymać dużych obrażeń. No nie brzmi to zachęcająco, większość opisu zniechęca od jego używania, ale to może być podpucha i może robi naprawdę jakieś znakomite obrażenia. Moi drodzy, tak czy inaczej, od tego miejsca będziemy sobie kontynuować kolejny odcinek z Elden Ring. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, no i zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. Zapraszam też na mojego Instagrama, demonidieslife, link macie oczywiście w opisie, po rozwinięciu do wspomnianego opisu. I cóż, widzimy się jutro o 17. Trzymajcie się na razie i pa pa, do zobaczenia, cześć. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.